Dzień dobry wszystkim. Ten piękny dzionek słoneczny. Trochę czasu minęło od naszego ostatniego spotkania. No, znowu przejeżdżamy na drugą stronę ulicy. Czym ta przerwa jest spowodowana w ogóle? Pogoda była nie za dobra. Było wiecznie. I postanowiłem, że zrobię taki pozimowy serwis roweru. No i kurczę, no ja nie rozumiem, tych ścieżek się kończą, nie wiadomo kiedy. No i nie wiem, na czym skończyłem. Postanowiłem wymienić już zużyte opony. Trochę mi zajęło wybór odpowiedniego ogumienia. Co wybrałem, to pokażę, jak się tylko gdzieś zatrzymamy. Jeśli chodzi o samoserwisowanie, to okazało się również, że mam zużyty łańcuch wyciągnięty w 1%. Nie kupowałem nowego na tą chwilę, na razie tylko wszystko wyczyściłem i nasmarowałem. Ale trzeba będzie chyba łańcuch zakupić, żeby nie wymieniać wszystkiego naraz, no bo nie chce mi się wymieniać już połowy roweru. Wracając do mojego poprzedniego filmu o manometrze cyfrowym, to dzisiaj rano pompowałem koła w rowerze i okazało się, że mam problem z napompowaniem kół. Nawet do minimalnego ciśnienia zalecanego przez producenta. Mam taką malutką pompkę Bitwina i ciężko, muszę powiedzieć. Trzeba użyć bardzo dużej siły, żeby do tego dolnego zakresu dopompować. Ja się bardzo zdziwiłem, bo do tej pory tak zawsze na oko pompowałem. A w zasadzie na dotyk. Wydawało mi się, że opona jest twarda. Mówię o tych starych oponach, nie tych, bo te są z wkładką antyprzewiciową. Ogólnie one są trochę grubsze, jeśli chodzi o te włókna, gęstość TPI chyba to się nazywa, więc z palcami no nie da się tego sprawdzić. No i bardzo musiałem się dzisiaj siłować, żeby napompować chociażby do tych 4 barów. Z tyłu mam teraz 4,3, z przodu 4,1, a minimalne jest 3,5. Dopompować do 6 czy nawet 5 nie da się. Nawet już nie próbowałem, no przy tych 4 to już wymiękałem. Trochę wieje, kurczę. Dzisiaj robię taki testowy tylko odcinek 40-kilometrowy, żeby nabrać zaufania do roweru, żeby zobaczyć, czy coś się nie poluzuje, coś się nie rozkręci. I mam już, z tego co zauważyłem, problemy z biegami. No, same przeskakują. I nie jest to jazda za komfortowa. Na łańcuchu zastosowałem też spinkę taką nową. KMC wielokrotnego użytku. Też muszę nabrać do tego rozwiązania zaufania. Czy coś się w trakcie jazdy nie wypnie. Starą spinkę, którą wygiąłem zdejmując, no to była taka jednorazowa. Naprostowałem. I posłuży jako... Dzień dobry. I posłuży jako zapasowa ewentualnie. Właśnie przed chwilą mi ciągnik wyjechał na Bezczela z posesji z obornikiem tuż przed nosem.
Jeśli chodzi o oponki, to są to opony Kendy model Khan z płatką antyprzebiciową, z bieżnikiem, z czołem takim gładkim. Promnie czynny, a bardzo szkoda, bo przedostając się na drugą stronę, można by było sobie czasem skrócić drogę. Jest standardowo śmieci. Ja w swoich filmach staram się wycinać takie sceny, jak zauważyliście. Jest to w pewien sposób oszukiwanie rzeczywistości, ale z drugiej strony też chcę pokazać te okolice z jak najlepszej strony. Także czasem jak widzę jakąś butelkę w kadrze czy coś, no tak się ustawiam, żeby jej nie było widać. Może to dziwnie brzmi, ale tak jest. Szczególnie jak robię zdjęcia. Tutaj muszę się pochwalić, że trochę biegałem przez ten czas, kiedy nie jeździłem. I zrobiłem swój osobisty rekord, przebiegając ćwierć maraton. Chodziło mi to po głowie od dłuższego czasu, ale jakoś, no nie wiem, jakoś nie mogłem się przemóc, żeby zacząć, żeby startować. Powiem, że bieganie po bieżni w kółko to nie jest to samo. Kiedyś biegałem po zróżnicowanym terenie, oczywiście różne trasy robiąc. Później przerzuciłem się trochę, nie wiem, z lenistwa może, na bieżnię przydomową. I takie bieganie w kółko jest dość nudne. I mniej wymagające, bo jednak nie ma tylu przewyższeń. A najlepsze, że po dobiegnięciu do mety byłem już na takim etapie, że gdybym miał zaplanowaną dłuższą trasę, to mógłbym pobiec dalej. Biegłem tak zachowawczo, nie wiedziałem jak jeszcze rozłożyć te siły. Dlatego minimalnie przekroczyłem godzinę. Ale jakbym chciał, to bym się elegancko zmieścił w tej godzince. To był taki mój docelowy czas. Jeszcze spróbujemy ponownie, ale to po dłuższym czasie przerwy i nie w tych butach, bo niestety za twarde i objawiało to się później w... no czuć to było w kolanach. Pracowały też takie partie mięśni, których wcześniej nie czułem nigdy na rowerze. Także też to była taka nowość. Pewien widz, subskrybent, którego wszyscy znają, ale nazwy nie będę podawał z tego względu, że inni i tak mogą nie kojarzyć tej osoby, więc tutaj nie chcę tak szczegółowo podawać, o kogo chodzi. Powiedział, że fajnie by było, gdybym pokazywał więcej siebie. I chciałbym tutaj się ustosunkować do tego, z jakiego powodu to wygląda tak, a nie inaczej. Powodów jest kilka. Pierwszym powodem to jest mój uchwyt na kierownicę, który jest bardzo dobry. Długo go szukałem, jestem z niego zadowolony. Podpasował mi, ale jest z nim jeden problem.
szybkie odczepianie i montowanie kamery. Jest tutaj taka śruba na taki gwint typowy dla aparatów z małą główką. I odkręcanie tego w zimę i dodatkowo jeszcze w grubych rękawicach jest bardzo problematyczne. Drugim powodem jest po prostu to, że nie mam aż takiego parcia na szkło, żeby się pokazywać. Chociaż wiem, że odbiór jest lepszy takiego filmu. Także będę się starał, żeby było trochę takich kadrów. Ale to jest też uzależnione od tego pierwszego punktu, tak jak wspomniałem. Brak reakcji. A to co to? A few moments later. Wróciliśmy na prawidłowy tor jazdy i w międzyczasie pokręciłem trochę baryłką. Chyba tak to się zwie w tylnej przerzutce. Chyba udało mi się coś tam podregulować i poprawić. Zobaczymy, czy będzie dobrze. Coś się musiało rozregulować. Wiosna, kurczę, po zimie nie ma już ani śladu. Podoba mi się ten dźwięk opon. W zasadzie taki niesłyszalny są, można rzec, w porównaniu do poprzednich. Ewentualnie słychać taki przyjemny szum. Naprawdę gładziutko się jedzie. Teraz dopiero wszystko budzi się do życia, więc tak trochę łyso jest. Tej zieleni niewiele, stare liście leżą. Ale lubię tą trasę. Drugi raz dopiero tędy jadę, chociaż jest to w miarę blisko. Odkryłem po prostu tą trasę rok temu.
i jesteśmy znowu w Drozdowie. Ograniczenie do 40. Mamy 40. To zaraz temperaturka będzie. Tak, 23 marca jest 14,9. Taka jest temperaturka. Nie trzeba mieć licznika z termometrem. To jest muzeum właśnie w Drozdowie. Przejeżdżaliśmy tędy, ale przegapiłem, jak mówiłem o tym. Niestety nie wziąłem ze sobą ani grosza, tak myślałem, żeby wziąć na bilet chociaż te 9 zł, bo nie wiem, czy można tutaj wjeżdżać sobie tak bez biletu, przynajmniej do środka to było wymagane. Nikogo tutaj nie ma. Budynek jest w remoncie. I to byłoby chyba wszystko na dzisiaj. Nie wiem, jak będzie z długością tego filmu, ale skoro tak dawno nic nie wrzucałem z trasy, to pozwolę sobie wrzucić dłuższy ten film. Chociaż nic ciekawego tutaj nie ma do pokazania. Chcę przypomnieć, że to jest taka trasa testowa, nie nastawiona na zwiedzanie. Musiałem wszystko wyregulować, sprawdzić, czy to się nie rozwali w czasie jazdy. Prawdopodobnie w domu jeszcze sprawdzę luzy, ale to chyba na piastach chyba nie ma sensu, bo to jest za 40 km, to jest za mały dystans. Ale udało mi się mniej więcej przerzutki wyregulować. Już mnie tak nie denerwują. Odcinek taki trochę chaotyczny też, bo też nie byłem przygotowany za bardzo. Zresztą nigdy nie jestem, zawsze to jest na żywioł. Ciężko sobie to w głowie wszystko tak ułożyć od początku do końca, bo to już by było wyreżyserowane. A ja na tych filmach ani nie zarabiam, ani nic. Chociaż staram się, żeby jakość jako tego utrzymywać i żeby ona wzrastała. Ale miejscóweczka fajna.